Początkiem tego roku w życie weszły przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Będą z nich mogły korzystać rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższone o 20% zostaną również ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około 2 milionów dzieci. W gminie Kęty działa także wprowadzony w poprzedniej kadencji program Kęty dla rodziny, który obejmuje rodziny 3+, czyli takie, w których jest co najmniej trójka dzieci. Obejmuje on szereg rabatów, obniżek, ofert promocyjnych i gratisów, na jakie mogą liczyć członkowie rodzin wielodzietnych. W swoich podstawowych założeniach KDR przewiduje również działania wspierające Rodziny 3, które opierają się na systemie bonifikat określonych uchwałami Rady Miejskiej w Kętach. Jak podkreśla pomysłodawca projektu burmistrz poprzedniej kadencji Tomasz Bąk, służyć temu mają między innymi preferencyjne warunki oraz zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, a także innych dóbr i usług. Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Z informacji, jakich udzielił nam Wydział Świadczeń Kęckiego Urzędu Gminy, wynika, że do 19 stycznia 2015 roku wydano ponad 1700 kart uprawniających do czerpania z wielu korzyści, jakie niesie program. Mamy nadzieję, że Kęcki program oraz zniżki podatkowe, choć w części ułatwią rodzinom wielodzietnym ich codzienne funkcjonowanie. Mija setna rocznica przybycia pierwszej Brygady Legionów do Kent. Z tej okazji Muzeum imienia Aleksandra Kłosińskiego w Kentach zaprosiło na okolicznościową wystawę czasową pod tytułem Stoimy tu na odpoczynku I Brygada Legionów w Kętach. Bernisarz wystawy, która jest próbą ukazania pobytu pierwszej brygady od strony miasta i jego mieszkańców, odbył się 25 stycznia. Tutaj była świetnie zorganizowana baza szpitalna, funkcjonowały tutaj oddziały szpitalne między innymi w budynkach szkolnych, w budynku szkoły powszechnej, w budynku seminarium nauczycielskiego, w budynkach klasztorów, reformatów i Sióstr martwych stanek. Także ja myślę, że to mogło zadecydować, to miał główny wpływ na austriackie dowództwo, że wybrało miejsce postoju brygady właśnie tutaj w Kętach i w okolicznych miejscowościach. W Kętach zamieszkał również sam komendant, sam brygadier Józef Piłsudski, zamieszkał w domu na należącym do kęckiego aptekarza Eustachego Sokalskiego, byłego powstańca styczniowego. Wystawa prezentuje nie tylko zagadnienia związane z Legionami, ale ukazuje samo miasto, jego strukturę społeczną, instytucje, osobistości, życia społecznego w przededniu I wojny światowej. Pobyt Legionów był dla miasta Kęty i okolicznych wsi nie lada wyzwaniem logistycznym. Wystawa została podzielona na takie dwie części. Uznaliśmy, że przy okazji należałoby pokazać miasto z tego okresu, do jakiego. Właśnie końcem stycznia wkroczyła pierwsza brygada na czele z Józefem Piłsudskim. Chcieliśmy pokazać, jak, jak wyglądała struktura społeczna, jakie organizacje tutaj funkcjonowały, jakie, kto reprezentował ówczesną władzę, jakie, jakimi budynkami dysponowało, dysponowało ówczesne miasto. Wystawa potrwa do 8 marca w godzinach otwarcia muzeum. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. 28 stycznia w PZ nr 10 szkolny klub HDK zorganizował dzień dawcy szpiku. Akcja poprzedzona została 23 stycznia, kiedy w klasach trzecich i czwartych kęskiego kopernika przeprowadzone zostały spotkania przybliżające ideę rejestracji w banku dawców szpiku oraz omówione zostały metody pobierania komórek macierzystych. Akcja jest pierwsza bez okazji, że tak powiem. Myślę, że nie trzeba mieć okazji, żeby pomagać innym. Myślę, że na uwagę zasługuje fakt, że inicjatorem tej akcji są już nie ja, nie nauczyciele, ale uczniowie widzą, że w szkole bardzo często pomagamy innym w różny sposób. Były akcje krwiodawstwa, były akcje transplantologii i rozdawania oświadczeń woli. No tym razem pomagamy w inny sposób. Pomysł na akcję wziął się stąd, że mu i siostrzeniec zachorował kiedyś na białaczkę. Odwiedzając go w klinice widziałam chore dzieci, widziałam jak, jak bardzo one cierpią i jak bardzo potrzebny jest szpik, dlatego też pomyślałam po, po którejś z, z akcji z krwiodawstwa, pomyślałam, że można byłoby to zorganizować tutaj u nas w szkole, że warto byłoby zainicjować taką, taką akcję i, i zorganizować to tutaj na miejscu, żeby uczniowie, którzy są chętni pomagać, po prostu mogli zrobić to tutaj bez żadnych zbędnych jego zachodu, tylko po prostu mieć wszystko na miejscu. W akcji oprócz uczniów szkoły zarejestrowali się również mieszkańcy naszej gminy. Tego dnia w bazie przybyło 37 nowych osób. Warto przypomnieć, że była to już trzecia tego typu akcja w Kętach. W poprzednich dwóch do bazy trafiło ponad 90 osób. A już dziś Kęcki Kopernik zaprasza na kolejną 49 już akcję krwiodawstwa 3 marca, podczas której planowane są kolejne rejestracje w bazie dawców szpiku. 28 stycznia odbyła się uroczysta gala drugiego przeglądu artystycznego wokół Bożego Narodzenia. W drugim przeglądzie wzięły udział zespoły działające w przedszkolach, szkołach i parafiach na terenie całej gminy Kęty. Zgłoszone placówki przedstawiły tradycyjne jasełka oraz współczesne inscenizacje nawiązujące do Bożego Narodzenia. Do finału zakwalifikowały się dzieci i młodzież z trzech najwyżej ocenionych placówek: Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Kętach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach i Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr z Martwych Wstania Pańskiego w Kętach. To było przedstawienie głównie w formie muzycznej, przeplatane wierszami e, głównie Świętego Jana Pawła II. Bardzo ciężko była potrzebna pani makijażystka, która nas wszystkich wymalowała, i również pan, który nam kamerował wszystkie filmy, skręca, otworzył. Panie dużo zaangażowania włożyły w to przedstawienie, no i myślę, że wypadło bardzo dobrze. Gale zakończyło wręczenie nagród zwycięzcom oraz wspólne kolędowanie. W sobotę 24 stycznia UMKS Kęczanin Kęty przegrał na własnej hali 3 do 1 z drużyną SMS PZPS Spała. Był to pierwszy przegrany mecz Kęczan w tym roku. W rozpoczynającym mecz secie zawodnicy zespały nie dawali za wygraną i do połowy prowadzili 16 do 13. Jednak później Kęczanie zaczęli odrabiać punkty i pewny atak Pietruczuka zakończył pierwsze starcie 25 do 22. Kolejne serwisy obu drużyn to walka web w web. Dopiero kolejna połowa drugiego seta wskazała zwycięzce sms PZPS spała. Po wyrwaniu Kęczanom jednego seta zawodnicy spały nie poddali się i w kolejnych minutach meczu na hali w Kętach odebrali gospodarzom kolejne dwa sety. Tym samym ustalając wynik całego spotkania na 3 do 1. Aktualnie UMKS Kęczanin Kęty zajmuje siódme miejsce w tabeli Chris Paul pierwszej ligi z 29 punktami na koncie. Kolejny mecz już 31 stycznia w Zawierciu, natomiast w Kętach dopiero 14 lutego.